Na pewno, że szkoda, że przegraliśmy ten pierwszy mecz, za który myślę, że zasługiliśmy wygrać. No, graliśmy od początku dobrze, mieliśmy taki słabszy drugi, ale czwarty set. Piąty set nie udało nam się, nie mieliśmy szczęścia na końcu, ale myślę, że pokazaliśmy bardzo taki wysoki poziom i dlatego mam nadzieję, że wygramy jutro. Trudna sytuacja, bo mają przewagę jednego zwycięstwa, ale to jeszcze niczym nie znaczy. Ten mecz pokazał, że jesteśmy co najmniej równorzędnym partnerem dla nich. Wręcz uważam, że no, w zasadzie uciekła nam ta wygrana i w przekroju całego meczu graliśmy naprawdę bardzo dobrze, a to jest budujące na to, co można zrobić tu jutro i z takim podejściem na pewno tu wyjdziemy. Tak jak mówię, w większym stopniu na pewno luz będzie u nich, bo mają przewagę tej wygranej w Bełchatowie, ale myślę, że też nie są pewni tego, że nas pokonają, ponieważ chyba sami czuli, że było dużo szczęścia w tym, co się wydarzyło w Bełchatowie dla nich, no ale taki jest sport i mam nadzieję, że odwrócimy losy tej rywalizacji i wrócimy w środę do Bełchatowa. Bardzo, bardzo fajny mecz młodego, święty mecz mogę powiedzieć, bo ja widziałem ostatnie kilka miesięcy, a on jest jeden od zawodnika, który zrobił bardzo duży progres na treninga i gadałem przed meczem, też mieliśmy jakiś wywiad, gdzie powiedziałem, że oczekujemy, że się pokaże na bardzo wysokim poziomie i on się naprawdę pokazał, więc nie jestem zaskoczony tym. Tak, ja patrzę na to całościowo. Oczywiście szacun dla Mikołaja, że udźwignął presję tego meczu i w takim pełnym wymiarze w tym sezonie po raz pierwszy zagrał i sobie z tym poradził, ale myślę, że trzeba patrzeć na cały zespół, cała kadra starała się, walczyła, wspierała wzajemnie i przełożyło się to naprawdę na bardzo przyzwoite, dobre zawody w Bełchatowie i naszą postawę i myślę, że z taką samą determinacją i wolą walki wyjdziemy jutro i będziemy walczyli tu o zwycięstwo. Oczywiście, że jesteśmy w takiej sytuacji, że tylko została jeszcze walka o medal i bardzo medalem. Cały sezon trwaliśmy, żeby wygrali mistrzostwo, nie udało się, więc też skończyć z medalem też myślę, że jest bardzo fajnie, bo trenujemy każdy dzień, żeby się wrócili w domu z medalem. No tak, no możemy sobie pożartować, no, oczywiście, no, teraz już nie ma innej drogi, musimy wygrać i faktycznie walczyć o to, byśmy w środę mogli zagrać w Bełchatowie rozstrzygające spotkanie.